Hej guys, witam Was w kolejnym dniu jedzenia. Ja się właśnie zbieram na trening i przed treningiem zjadam dzisiaj pudding. Przepraszam, poranny mózg. Zjadam dzisiaj pudding waniliowy, proteinowy z Biedry. Pyszne są te puddingi moje, absolutnie ulubione z tych wszystkich proteinowych. Do tego kawa waniliowa, w sumie wszystko waniliowe, ale dobrze to razem smakuje. No, zjadam i zaraz lecę. No dobra, więc zabieramy się za śniadanie. Ostatnio mam fazę na takie typowe wiosenne śniadanie, czyli jajecznica, a do tego taki wiosenny twarożek i bułka. Wiosenny twarożek to jest gwiazda tego wielkiego dania, ponieważ to, no, to właśnie on robi ten wiosenny klimat. Daje tam ogórka, rzodkiewki, koperek, trochę soli, pieprzu, taki no totalny pyszny basic. Jajecznicę również robię bardzo prosto, sól, pieprz. No i ostatnio odkryłam w Biedrze bułkę żytnią. Wcześniej jakoś jej nie widziałam. Nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy coś, ale w każdym razie jest to pyszna, żytnia bułka. Bardzo dobra zapiekana, bardzo dobra świeża. Ogólnie bardzo polecam. Z moich różnych testów kiszonek w sumie okazuje się, że najbardziej smakuje mi kiszony kalafior i zakwas z buraków. Pewnie myśleliście, że to jest wino, ale nie, ja praktycznie jestem osobą niepijącą. Natomiast taką butelkę zakwasu z buraków to mogę wypić jedną dziennie. Normalnie mam aż mam takie momenty, że mnie ssie na ten smak. Tak mi to smakuje, że dosłownie, no nie wiem, mam takie ssanie, jak czasami miewałam na moje ulubione słodycze. Tutaj mam zakwas z buraków tradycyjny od manufaktury rodziny Sadowskich. Ale jeszcze miałam zakwas z chili. Oh my god. Z chili to w ogóle był pyszniutki. Natomiast ten jest równie pyszny, no ale znacznie łagodniejszy. No i właśnie tak ostatnio wyglądają codziennie, dosłownie codziennie moje śniadania. No i całe to danie ma około 670 kalorii, w tym prawie 45 gramów białka. No i to jest naprawdę świetny pomysł na rozpoczęcie dnia. A jeśli chodzi, wiecie, o smaki, no to kurczę, świeżość, chrupkość i właśnie ten kwas zakwasu, to jest po prostu perfekcyjny balans. W ogóle jeśli chodzi o moje odżywianie, to jestem już, znaczy skończyłam już redukcję. Zaczynałam redukcję mniej więcej na 63-62 kilo. I teraz zeszłam do 59, no i teraz już weszłam sobie spokojnie na utrzymanie. By the way, powrót na utrzymanie to po prostu z dnia na dzień zaczynam jeść swoje utrzymanie. Nie robię żadnego takiego powrotu typu, że zwiększam sobie powoli kaloryczność, tylko nie. Skończyłam redukcję, od razu jem utrzymanie. No i teraz przez najbliższy tydzień albo dwa, jeszcze zobaczymy, będę liczyła kalorie, żeby mieć pewność, że nie jem za mało, no bo jednak mam teraz świeże redukcyjne nawyki. No i potem mam nadzieję, już znowu będę łatwo jadła intuicyjnie. No i ogólnie się cieszę, bo jednak jedzenie więcej jest najlepsze na świecie. Dzisiaj w ogóle mega szybko poszło mi montowanie filmu. Więc w zasadzie kończę na dzisiaj pracę. No i jeszcze zanim pójdę na spacer, to chciałam Wam tylko opowiedzieć krótko o wtyczce Allerabat. Jest to wtyczka, z którą ja współpracuję już ponad rok. Cały czas sama też z niej korzystam. No i główną zaletą jest to, że po pierwsze jest darmowa, a po drugie pomaga nam robić bardziej oszczędne zakupy, ponieważ zarówno aplikacja, jak i wtyczka wyszukują dla nas w necie kody zniżkowe, podczas gdy my robimy zakupy. Będąc w koszyku, wystarczy kliknąć przeszukaj, wyszukaj kody, no i aplikacja
oraz wtyczka sama wprowadzają kod do koszyka. Wtyczka Le Rabat umożliwia nam też aktywowanie opcji cashback i ta opcja umożliwia nam odzyskiwanie z każdych zakupów jeszcze parę procent z powrotem na konto, więc można powiedzieć, że dzięki Le Rabat oszczędzamy podwójnie. Warto też wspomnieć, że Le Rabat jest darmowy dla użytkowników, ponieważ zarabia na zasadzie prowizji od sklepów, w których my robimy zakupy. Tak więc niezależnie od tego, czy szukacie rzeczy dla swoich zwierzaków, czy też jakichś ubrań, kosmetyków, książek, to polecam obczaić. Linki macie oczywiście na dole w opisie. No i życzę udanych zakupów. Zabieramy się za obiad. Ja właśnie wróciłam ze spaceru z Kokoską. W ogóle zrobiła się piękna słoneczna pogoda, co jest mega miłe. W tym odcinku w ogóle macie przegląd wszystkich polarów Michała. Jakiś taki mam dzisiaj dzień, żeby puszczać od niego ciuchy. Ale jego polary w ogóle są takie fajne. No, więc byłam teraz na spacerze z Kokoską. Jestem potwornie głodna. Ale tak obrzydliwie, straszliwie, że zaraz zjadłabym swoją własną nogę, nieogoloną od tygodnia. Więc zrobimy coś szybkiego. Tak sobie myślę, że mam składniki na takie szybkie curry, to jakieś mięso mielone resztka, soczewica O, najważniejsze, mleczko kokosowe, dobra, żyjemy. Zaczynam od podsmażenia cebuli i po 2 minutach, jak się lekko zeszkli, dodaję mięso mielone. Trzymam znowu przez około 2 minuty razem, no i dodaję moje warzywa. Dzisiaj zdecydowałam się na brokuła, paprykę oraz fasolkę szparagową, ale tutaj warzywa są dowolne, wszystkie będą pasowały. Po jakichś 5-6 minutach dodaję soczewicę, no i trzymam to razem na patelni przez kolejnych parę minut. Następnie przechodzę do doprawienia całości. Tutaj papryka wędzona, czosnek granulowany, curry, kulka słodzika, trochę soli. Stworzy bardzo fajną bazę smakową. Następnie dodaję passatę oraz mleczko kokosowe. Żeby te smaki się przeszły, curry potrzebuje paru minut, dlatego zajmuję się sałatką. Daję sałatę rzymską, dużo kolendry, cytryny i oliwę. Na górę dodaję dużo kolendry, szczypiorku oraz płatków chili i gotowe. Podczas całego gotowania oglądam sobie Love is Blind. To spotkanie po roku od nagrywek i oh my god, so juicy. Jak ja kocham to show, naprawdę uwielbiam. A tymczasem, tak, zabieram się za moje curry z soczewicą. Ostatnio mam mega fazę na soczewicę, a od kiedy odkryłam tę gotową zbiet, że to jakoś tak weszło u mnie do codziennego użytku. Taki idealny balans słodyczy, gęstości i takiej właśnie aksamitno-kremowej konsystencji. Chrupiące warzywa, ale też dużo białka, no bo mięso mielone i soczewica. Tak, to danie ma 41 gramów białka i 554 kalorie. W sumie mało kalorii. Mogłabym zrobić większą porcję. Najwyżej będziemy musieli dopakować resztę kalorii na kolację. I właśnie o to chodzi, że po redukcji ma się jeszcze takie redukcyjne proporcje i potem nawet na czuja robi się mniejsze dania niż by trzeba. Do tego lekka kolendrowa sałatka z dużą ilością cytryny. Wracam, guys, na kolację, no ale wpadłam do domu przed chwilą z wyjścia z moją sąsiadką i zjadłam cały taki serek homogenizowany, waniliowy. To jest taki smak dzieciństwa, dla mnie bardzo sentymentalna rzecz, raz na jakiś czas sobie to kupuję. No i właśnie całe to zjadłam.
Przepyszne, przepyszne. No ale teraz zabieramy się za kolację. Tutaj miałam taki jeden przepisik dla Was przygotowany, natomiast mój żołądek wyraźnie mówi nie. Nie chcemy jeść tego, co mamy zaplanowane. Chcemy zjeść placki. To jest właśnie klasyka. Człowiek sobie coś planuje, a brzuszek mówi mu coś zupełnie innego. Mój brzuszek generalnie najbardziej na świecie wierzy w śniadania. No i co zrobić? No to już jest jego wybór, co będziemy jedli. Dlatego robimy placki z owocami. Sekret moich placków to maślanka. Wróciłam do dodawania maślanki zamiast mleka albo zamiast tam wody. I jestem po prostu w niebie. Za każdym razem te placki wychodzą takie bardziej puchate, bardziej kwaskowate. To ciasto jakoś inaczej wyrasta i w ogóle jest lekkie, a jednocześnie takie trochę, och, no ogólnie zarąbiste, więc bardzo polecam. Natomiast co do owoców, to damy dzisiaj jabłko, banana i teraz jest pytanie, gruszkę czy maliny? Ej, dajmy sobie i gruszki, i maliny. Z czterema owocami zrobimy. No, po co mam wybierać tylko trzy owoce, jak mogę wybrać cztery owoce? Jakby, kto mi zabroni? Jestem już prawie 30-letnią kobietą, więc jak chcę sobie dać wszystko, to sobie mogę nawet i brokuła do tych placków rzucić, chociaż nie polecam. Albo ogórka kiszonego, bo kto mi zabroni? Kolejna bardzo ważna rzecz w moich plackach to prawie cała, no nie, może tak 3/4 łyżeczki soli. Bo jeśli te placki nie dostaną soli, to będą po prostu nudne. Do jajka dodaję słodzik, maślankę oraz proszek do pieczenia. Mieszam całość i zabieram się za krojenie owoców. Kroję je w takie dosyć duże plasterki, ponieważ lubię, żeby te owocowe kawałki były wyraźnie wyczuwalne. Mieszam całość i dodaję mąkę. I uważam, żeby placków nie przemieszać, bo wtedy będą twarde od za dużej ilości połączeń glutenowych, dlatego mieszam do połączenia składników. Następnie jeszcze dodaję trochę maślanki, bo ciasto wyszło mi za gęste. No i na końcu dodaję maliny, najlepiej mrożone, bo one znacznie lepiej zachowują się w tym cieście. Mieszam całość zaledwie parę razy, no i przechodzimy do smażenia. Placki się smażą po parę minut z każdej strony, a ja tymczasem przygotowuję sobie taki mój typowy orzechowy krem. Dzisiaj będę korzystać z kremu z nerkowców, z owocami, rokitnika, bananami, malinami i truskawkami. To jest po prostu takie jakby wymieszane z owocami masło orzechowe, bardzo dobre, z olini. Już tutaj prawie kończę opakowanie, jest naprawdę pyszne. I no, ma taki właśnie trochę różowy kolor pewnie od dodatku malin. Wykorzystam 30 g tego masła, do tego dodam troszeczkę jogurtu i zrobię z tego właśnie lżejszy krem, bo tak jak zawsze powtarzam, dla mnie samo masło orzechowe jest takie trochę zbyt zaklejające buzię, dlatego wolę je rozmieszać z jogurtem. Masło orzechowe jeszcze trochę rozgrzeję w mikrofalówce, żeby się łatwiej rozmieszało. No i tak wygląda moje śniadanie na kolację. Patrzcie, ile tego jest. Ulala. I jeszcze teraz będę sobie każdego placka maczać w tym orzechowym sosie. O wow. To jest po prostu pyszne. Chociaż Michał mówi, że moje placki
to tak naprawdę nie są placki, tylko owoce w cieście, bo ja rzeczywiście uwielbiam nawalić mnóstwo tych owoców i to ciasto tam gdzieś momentami przebija. Trafił mi się taki kawałek z 4 owocami. O wow. Patrzcie na to. Jakie to jest mięciutkie, soczyste. Rwą się tak mega łatwo, delikatnie, bo są właśnie wilgotne. Ale idealnie wyrośnięte w środku. Do tego ten krem orzechowy. Lekko posolony. Serio wow. No i całe to danie łącznie z kremem ma 689 kalorii. No i tym sposobem kończymy dzisiejszy dzień na 2355 kaloriach. W tym mamy 148 gramów białka. Ładnie, co? No i na tym, guys, kończymy ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak zwykle zapraszam do komentarzy, do subskrybowania na Insta. I do zobaczenia następnym razem. Bye!